było napisane, że tył jest wykonany ze skały z Jowisza. Tam jest i różdżka, i jest przypinka z peronem, i sporo, i szalik zdaje się co najmniej jeden. Motorola to wymyśliła, słuchajcie, żeby nie dawać ładowarek, ale to było tak dawno temu, że wszyscy o tym zapomnieli. Cześć, witajcie. Cześć, mnie może być dzisiaj gorzej słychać i gorzej widać, bo jestem na innym sprzęcie po prostu, ale może nie będzie najgorzej, zobaczymy. Nie, no jest okej. Jest okej, a tydzień taki trochę zaskakujący. Przypomniała sobie dawno niewidziana firma o nas, firma Meizu. Tak, ale słuchaj, z jakim przytupem, jakie pokazali cudowne smartfony. Tak, pokazali trzy Samsungi. Do czego się tak nabijam, to jak sobie otworzycie link i zobaczycie, jak wyglądają. No tak troszeczkę zgadzam. Ale to ze względu na aparaty fotograficzne mówisz, ale jeżeli chodzi o linię obudowy, o framki i o ten, to już nie są Samsungi. Jeżeli chodzi o aparaty, to tak, rzeczywiście układ jest Powiem Samsungowy. Powiem szczerze, że ja bym się dał nabrać również po linii obudowy, bo mamy płaskie tyły w tych telefonach, fajne też takie trochę wypłaszczone boki metalowe. No wygląda to dosyć fajnie, natomiast no mówię, no nie jest jakoś tam wybitnie oryginalne według mnie. Znaczy na pewno starali się rzeczywiście zrobić z tych modeli w flagowce i to właściwie od tego no, najniższego tieru do najwyższego. Właściwie to trudno powiedzieć, który jest najwyższy tak naprawdę, dlatego że raz, że w tych dwóch najwyższych są oczywiście różne technologie zastosowane. Teoretycznie model Pro ma no, niby najlepsze aparaty fotograficzne, ale w praktyce może się okazać, że niekoniecznie. No tak. Generalnie mamy trzy modele w ogóle. Meizu 20, Meizu 20 Pro, jak Jacek zasygnalizował, i Meizu 20 Infinity. I no, we wszystkich oczywiście mamy OLEDowe ekrany z Victusem, z wysokim odświeżaniem, przy czym na przykład 20 mamy 144-hercowe. Ale przy Full HD, natomiast pozostałe mają wyższą rozdzielczość ekranu, bo mają to powiedzmy 2K, można powiedzieć. Tak, z tym, że to jest takie dziwne 2K, dlatego że w Pro to jest 1440x3200, a w Infinity to jest 1368x392. Przedziwne zupełnie. Tak, no mówię, no 2,5K można powiedzieć, ale z kolei odświeżanie jest do 120 Hz, czyli troszeczkę niższe. No, rozmiarami się różnią, bo na przykład Pro jest 6,8 cala, 6,81, natomiast Infinity 6,79. Minimalna różnica, ale jednak. Natomiast podstawowy ma 6,55 cala. No, oczywiście we wszystkich Snapdragon 8 generacji drugiej, szybkie pamięci DDR5X i UFS 3.0. Pakuję tam ten swój fabryczny firmowy interfejs Meizu Flyme w wersji 10. Powiem szczerze, że nie miałem do czynienia, więc no, nie wypowiadam się. Bateriami się różnią, prędkością ładowania, ale no, jest sporo tych szczegółów, dlatego no, nie będę Was przynudzał. Odsyłam Was do tekstu. Tak samo może, jeżeli chodzi o specyfikację aparatów, też sobie dokładnie obejrzyjcie. Maciek to wszystko super nam tutaj opisał. Tak, aparatami się rzeczywiście bardzo różnią. Te jednostki główne też są różne, dlatego że to się waha od Samsunga w tej podstawce do aparatów Sony, gdzie właściwie są wszystkie trzy jednostki Sony w wersji Infinity. Maciek pisał w artykule, o ile dobrze pamiętam, o Victusie na ekranach. Ja powiem szczerze, że troszeczkę szukałem. Strony Meizu są w tej chwili bardzo dziwne, dlatego że przy tłumaczeniu ich z chińskiego rozjeżdżają się po prostu we wszystkie możliwe strony. Ja starałem się znaleźć tego Victusa na stronach Meizu i jedyna rzecz, którą znalazłem, to owszem, w przypadku Infinity znalazłem coś, co się nazywa Meizu Titan Glass, czyli jakiś nowy rodzaj chyba szkła, powłoki firmowany przez Meizu, który ma sprawić, że smartfon będzie troszeczkę trwalszy. Victusów nie znalazłem, ale poszukam jeszcze, jeżeli Maciek znalazł, to one pewnie gdzieś tam są. Telefonem, po prostu telefonem. Telefonem sobie tekst podświetla i może wtedy.
wiesz, tłumaczem na telefonie spróbuj. Aha, no można spróbować tłumaczem na telefonie, chociaż ja powiem szczerze, na telefonie średnio ogarniam. Tam jest, no, tam jest naprawdę bardzo dużo tekstu. W momencie, kiedy zrzucam na przykład tą stronę, to są cztery bite strony, takie nie cztery ekrany, broń Boże, bo ekranów tam jest znacznie więcej, ale cztery bite strony przy zrzucaniu strony do przerobienia screena takiego dużego. Także jest tego materiału tam informacyjnego bardzo dużo, a smartfony mi się wydaje są warte rzeczywiście uwagi, przy czym jak zobaczycie, jak spojrzycie sobie na design, to one wyglądają dosyć dziwnie, dlatego że o tym nie mówiliśmy, w wersji podstawowej wygląda jakby były trzy aparaty fotograficzne i tam są rzeczywiście trzy aparaty fotograficzne, przy czym w jednym jest kółko to takie diodowe. Dziwnie oni napisali, dlatego że napisali, że jeden aparat to jest portretowy tele i jednocześnie to jest matryca 5 megapikseli. Powiem szczerze, że trochę zwątpiłem. W przypadku wersji Pro z kolei i wersji Infinity wygląda jakby one miały cztery aparaty z tyłu, ale nie mają czterech aparatów z tyłu. Mają również po trzy aparaty. Inne matryce oczywiście, inne jednostki w ogóle. Natomiast ten czwarty to jest chyba sam w takim razie krąg diodowy. Przypatrywałem się bardzo długo, starając się zobaczyć, bo Mejz mi udostępniło dużo zdjęć, ale to wygląda jakby to po prostu było wyłącznie, zresztą na opisach też, bo opisy sobie tłumaczyłem, na opisach też wyłącznie widać, że to jest opisywane jako no, diody LED doświetlające, tak? A nie aparat dodatkowy. Do tego fajne wersje kolorystyczne, bo na przykład Pro można mieć w kolorze złotym, z kolei na przykład Infinity ma taką fajną zieleń. Cenowo to już trochę mniej, że tak powiem, fascynujące, no bo powiedzmy najtańszy model wychodzi na nasze 1900, a topowy 5300, no, za Meizu tak troszeczkę. Ale z drugiej strony Meizu tak rzadko wypuszcza nowe modele, w zasadzie tylko raz do roku na swoją kolejną rocznicę, jak widzicie w tym momencie 20 z tego wynika. Więc no dobra, niech sobie robią te telefony. Powiem szczerze, że kiedyś Meizu coś tam próbowało robić, jakąś taką marką było w miarę zauważalną, wybijającą się, a w tej chwili, no cóż, prawie ich nie widać, prawie ich nie widać. Tak, znaczy ja jestem daleki od tego, żeby deprecjonować te smartfony, bo one wyglądają fajnie na papierze, nie, jeżeli chodzi o specyfikacje. Adaś wspomniał o kolorach, obejrzyjcie sobie kolory podstawki, są ładne, pastelowe, bo tam jest i różyk taki, i seledyn, i żółć, no i jeden klasyczny czarny, taki ciemnoszary w zasadzie jest. W każdym razie smartfony według mnie fajne, diabli wiedzą, prawdopodobnie ich w Polsce nie będzie, do Europy, chociaż z drugiej strony mają, kurcze, europejskie te częstotliwości podane. Wiesz, może wiesz, na zasadzie takiej, że po prostu będą je sprzedawać wysyłkowo i tyle, ale nie słyszałem o jakichkolwiek planach dystrybucji. No, nami. Może więc... Indie jakieś, słuchaj. Też szczerze wątpię, bo no, samo to, że na przykład nie ma strony anglojęzycznej o tych telefonach. Aha. To już pokazuje, że to raczej jest na wewnętrznych instrumentach skierowane. No to w takim razie możemy sobie je pooglądać z daleka, zobaczyć mniej więcej, jak wyglądają, no i cóż, no. Obejść się smakiem. A propos oglądania i a propos Chin. Obejrzyjcie sobie koniecznie nowy smartfon ZTE. On mało fascynujący pod względem specyfikacji. ZTE Blade V41 Smart, ale totalnie mnie wczoraj zaintrygował swoim wyglądem. Jeżeli widzieliście Xiaomi 12, no to widzieliście ZTE Blade V41. Aparaty, jeżeli chodzi o wystrój ramki, no prawie że jeden do jednego zgapili od Xiaomi, włącznie z takimi charakterystycznymi liniami podziału pomiędzy obiektywami. No ręce opadają. No. Chińczycy kopiują Chińczyków. Do czego to doszło? Chińczycy kopiują Chińczyków i sprzedają to w Meksyku, tak? Bo to meksykański jest. To jest w ogóle Meksyk. Tak, to już jest w ogóle Meksyk. Co do samego telefonu, to tak jak mówiłem, oparte Unisoka, 3 giga RAM-u, no nie ma o czym gadać. No. Nie, tym bardziej, że miejmy nadzieję,
nie pojawi się gdzieś w jakichś sklepach online'owych takich, że można było bliżej kupić, bo to nie bardzo jest co. Nie bardzo jest, ale obejrzyjcie, pośmiejecie się naprawdę. Natomiast ja się zdziwiłem, dlatego że przez jakiś czas nie zaglądałem. Chińczycy na swój rynek wypuścili z kolei Yuan Hanga 41, czyli Voyage 41 po naszemu w zasadzie. Ja się spodziewałem troszeczkę fajniejszej specyfikacji, natomiast specyfikacja jest niestety taka sobie. Co prawda unisok dosyć wysokiego tieru, bo tam jest T760, T760 jest. I to jest całkiem nie najgorszy procesor, mimo tego, że unisok. Natomiast jeżeli chodzi o resztę specyfikacji jakby w serii, to ta specyfikacja jest taka sobie. To, co może zwracać ewentualnie uwagę, to jest design, w szczególności coś, co wygląda jak tylny aparat, ale nie jest tylnymi aparatami, ponieważ to jest tylny aparat. Jest duże kółko z czterema kropkami sugerującymi, że tam są aparaty, ale nie, tam aparatów niestety nie ma, tam jest lampa błyskowa, znaczy jeden aparat jest, nie ma aparatów, jest aparat 13-megapikselowy. Podobnie jest, to jest taniutki smartfonik, który naśladuje designem, wyglądem, ma wyglądać jak troszeczkę droższy. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. Też szanse średnie, żeby to się u nas pokazało. Raczej wątpliwe. Tak samo średnie szanse i tak samo rzecz, no nie chcę powiedzieć wtórna, ale trochę zabawna, trochę ma też związek z kopiowaniem i tak dalej. I Oppo sobie skopiowało telefon. Oppo tak, sobie ale wzięło, to toczka w toczkę go skopiowało. Tak, no Oppo sobie wzięło znany od grudnia model A58X 5G i teraz go sprzedaje jako Oppo A1X. Nic się nie zmieniło, to nadal jest telefon też taki, powiedzmy, mocno budżetowy, no tyle, że z 5G na Dimensity 700 oparty, ale z ekranem HD+, z prostymi raczej aparatami, tam typu 8 z przodu, 13 z tyłu. Bateria, piąteczka, taki nie za drogi telefonik, on w porywach do 1000 zł kosztuje na nasze, ale mówię, no też się nie ma co rozwodzić, bo wzięli znany model, dali mu nową nazwę, od taka inżynieria modelowa. Tak, ja słuchaj, znowu widziałem w komentarzach, że pytają ludzie, a po co wy mówicie o tych smartfonach, których w Polsce nie ma? Po pierwsze, zazwyczaj nie wiemy, czy one w Polsce będą, czy nie na początku. Dlatego, że mogą być albo nie. Po drugie, mogą się pojawić pod innymi nazwami. Po trzecie, robimy te filmiki dla tych, którzy się interesują nie tylko tym, co jest na polskim rynku, ale tym, co jest na różnych, choćby po to, żeby porównać, tak? Dla tych, którzy się interesują globalnie. I tutaj, gdyby jakby nie zauważyć tego, gdyby nie powiedzieć wam wprost, że tak, to są te same smartfony, ten A1X i ten wcześniej, A58, tak? Tak, tak. Dobrze pamiętam, A58. Jeszcze jest A58, jest A58 5G. Tak, tak, to prawda. Wprost. To no, jakby można by się było zastanawiać, tak? Mamy tyle smartfonów do wyboru, a w rezultacie jak się to tak poskłada do kupy, okazuje się, że jest troszeczkę mniej po prostu. Mimo tego, że nadal stosunkowo dużo. Tak, także kochani, słuchajcie, przede wszystkim nie ma przymusu oglądania. Jeżeli coś Was nie interesuje, możecie przewinąć. Chociaż nam będzie bardzo miło, jeżeli z nami tak, będziecie oczywiście. Ale jeszcze chciałem dodać, dlaczego mówimy o wszystkich telefonach z różnych egzotycznych krajów. Wiecie dlaczego? Bo nikt Wam inny o tym nie powie. O. A są ludzie, którzy... Jest dosyć zabawne. Jeszcze kilka lat temu, słuchajcie, jak gdybyście pamiętali newsy, możliwe, że macie tyle lat, co my i pamiętacie, a możliwe, że jesteście młodsi i niech choroby. Jeszcze do niedawna, słuchajcie, nikt nie pisał ani o smartfonach indyjskich, ani o chińskich, ani o japońskich, ani o żadnych w ogóle wykraczających poza grajdą Polski, ewentualnie europejski. No i Stany jeszcze, jeżeli chodzi o iPhone'a. Natomiast jeżeli spojrzycie w tej chwili do serwisów newsowych, to tam są newsy dotyczące smartfonów z całego świata. Dlatego, że się okazało, że po prostu ludzie są zainteresowani mimo wszystko. Tak. A poza tym w tej chwili odległość nie jest przeszkodą. Możecie sobie kupić telefon, gdzie chcecie, tak? No, a myślę, że trochę się będzie trzeba postarać, gdyby się chciało tą nową specjalną wersję OnePlusa dostać. Jedenastka wyszła w wersji Jupiter Rock i jest ładna. Z tego, co popatrzyłem, to specyfikacją się nie różni, poza tym, że jest
jedynie wersja 512 i 16 giga RAM-u. Tak, poza tym specyfikacja jest identyczna, natomiast no cóż, no ma ładną obudowę, ładny rzucik. To jest Jowisza. No tak, oni się zainspirowali Jowiszem. Przypadkiem nie myślcie, że to jest ze skały z Jowisza zrobione, bo już słyszałem taki tekst. Oła. Tak, no, no tak, jeden Jupiter Rock, no to słyszałem. Tak. Czytałem, że któryś z serwisów tak mocno popłynął, nie będę z litości wymieniał nazwy, że było napisane, że tył jest wykonany ze skały z Jowisza. Nie, nie jest, natomiast jest inspirowany i w dotyku ma przypominać właśnie taki mocno opłukany przez wodę kamień, taki być, nie wiem, satynowy, milutki w dotyku, taki miziasty. Nie wiem, zobaczymy. Od po prostu ciekawa wersja. Jak już jesteśmy przy ciekawych wersjach, ciekawych smartfonów, to też na szybciutko dodam, że taka ekstremalna Nubia się pokazała w nowej, jeszcze bardziej ekstremalnej wersji. No ta to już wygląda na bajerze, bo jest przezroczyste plecki, telefon w takim srebrzysto-białym kolorze, tamte bebechy imitujące wnętrzności, z tyłu przez to szkiełko widać, wiatraczek się kręci i się świeci. No mega, a ja Was zachęcam jeszcze raz, żebyście sobie obejrzeli ten telefon, bo naprawdę warto, ale nie od tyłu, a od frontu, bo to tu już jest takie sztosiwo, że ho, ho. Redmi A2 Plus się pokazał, co prawda nie bardzo jest o czym mówić, ale pokazał się na rynku globalnym, w związku z tym będzie dostępny. Wspominamy, że będzie od smartfonik na Helio G36. Taniutki prawdopodobnie powinien być, a jeżeli nie będzie taniutki, to się nie ma co nim interesować. Jest w opór taniutki, właśnie zaraz spróbuję Wam odszukać cennik, bo jak gdzieś o tym telefonie pisałem, ja tylko dodam, że jest jeszcze oczywiście model bez plusa i one się różnią praktycznie tylko tym, że ten dodatni ma czytnik linii papilarnych, tak. Podstawka go nie natomiast, ma. Natomiast my zdecydowanie chyba obaj będziemy Was namawiali, żebyście omijali te telefony szerokim łukiem ze względu na RAM znowu, tak? No tak. Dlatego, że i w wersji tej, i w podstawce, i w wersji z plusem tam jest najwyżej 3 giga RAM-u w związku z tym, a w podstawce chyba w ogóle 2. 2 giga i Android 12 Go, także oj patrzcie, nie ma, cen jeszcze widocznie nie podali, no ale umówmy się, że to nawet nie Redmi, tylko Biedmi. Jeżeli chodzi o Redmi, to ma dużo ciekawsze rzeczy do zaoferowania. Jest Note 12 Turbo na przykład. Tak, właśnie chciałem o nim powiedzieć, ale jeszcze przedtem chciałem wspomnieć, że no, cała seria, trzy smartfony serii Redmi Note 4, Redmi Note 12 weszły na polski rynek, poszczegółowo, bo żeśmy już o nich tyle razy gadali, że nie ma sensu, tak. Ale jest na kanale wideo z pierwszymi wrażeniami z topowego modelu. Cennik polski macie podlinkowany. Ceny, powiem szczerze, no nie są złe, tak bym powiedział. Tanio już było, natomiast jak sobie popatrzycie po tych modelach, to ten cennik troszeczkę ma sens. Według mnie przesadzili z ceną modelu Redmi Note 12 5G. Natomiast model 4G moim zdaniem jest fajniejszy, a zauważalnie tańszy i to jest duża różnica cenowa. Także popatrzcie sobie. Natomiast bardzo mi się podoba obudowa turbo, ta taka biała, wyglądająca jakby to była szyba zmrożona. Coś takiego, no trochę takie perłowe. I ten turbo to jest w ogóle bardzo ciekawa konstrukcja już, bo ma OLEDowy ekran 120 Hz. Ma Snapdragona 7 Plus drugiej generacji, nówka sztuka procek. Ma oczywiście porządną baterię 5000, ale z 67-watowym ładowaniem. Aparat 64 mega, więc tam nic jakby przerażająco wspaniałego, natomiast ma optyczną stabilizację, więc to jest też fajniutka rzecz. I co najfajniejsze, to ten telefon można też kupić w wersji z Harrym Potterem. Jak ktoś lubi Harry'ego Pottera, no wiem, że są tacy, no to ma telefon tematyczny ze zestawem tak, gadżetów. I tam w tym zestawie jest rzeczywiście bardzo dużo dodatków. Ja starałem się część z nich przynajmniej wrzucić na w renderach, żeby było wiadomo, tam jest i różdżka, i jest przypinka z peronem, i
sporo i szalik zdaje się co najmniej jeden, bo tam na zdjęciu są chyba cztery, ale to one są chyba randomowo dodawane różne do różnych zestawów, bo czterech raczej nie ma w jednym. I są odpowiednie pokrowce na smartfona i naklejki, no i dużo, 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 dużo rzeczy w każdym razie. No, śliczny zestawik dla fanów, natomiast no nie wiem, czy to przekroczy granicę Chin, bo na razie premiera była w Chinach. Turbo ponoć ma trafić do nas już jako Poco, więc pewnie i Harry'ego Pottera też nie będzie, no ale wiadomo, możecie sobie kupić w Chinach, jakbyście chcieli tego Harry'ego Pottera mieć, to 1,5 klocka plus VAT i jest wasz z pamięciami 12256. Teraz jeszcze zdaje się plus cło również. No tak, ale teraz wam powiem hita, ten telefon możecie też kupić. Ja bym raczej to zrobił w wersji z pamięcią 16 GB RAM-u i 1 tera pamięci. Terabajt pamięci w Redmi. Do czego to, moi Państwo, doszło? No szacun, po prostu mega szacun w tym momencie, bo mam. Taką pamięć to nie prędko zapchacie, aczkolwiek znam takich, którzy by to zrobili bez problemu. Niemniej, no, telefon za 1633 zł plus wszelkie haracze na rzecz Państwa i macie terabajt pamięci w Redmi. Dwa honory. Honor Play 7T i Honor Play 7T Pro. Ten Pro wygląda troszeczkę ładniej, jak spojrzycie, to przede wszystkim wyróżnia go design tylnych aparatów, gdzie jeden wygląda jakby zachodził na drugim. Tak, potem tak. Go w łatwy sposób to można odróżnić. Realme. Ostatnio takiego Realme wprowadzili i no, wygląda. Wyróżniają się poza tym również tym, że mają Dimensity 6020. Mhm. Procek, o którym średnio cokolwiek w tej chwili jeszcze wiadomo, zdaje się nadal, chociaż dzisiaj nie zaglądałem, możliwe, że dzisiaj Mediatek już informacje jakieś pokazał. Niemniej smartfony na razie dostępne tak naprawdę wyłącznie w Chinach. Diabli wiedzą, czy będą, czy nie będą. To jest taka, no, mówmy się, że średnia półka, no. Oba obsługują 5G w odróżnieniu od Huawei, a Honor może nadal z tych technologii korzystać w związku z tym. Dopóki Amerykanie nie zrobią kęsim. No tak, dopóki Amerykanie się nie zorientują, że... Ja myślę, że oni się zorientowali, tylko może na razie Honor nie zagraża Apple, więc mają go głęboko. Tak ja to widzę, bo... Są to smartfoniki niebrzydko wyglądające, znaczy w zasadzie to Pro wygląda niebrzydko, bo wersja podstawowa jest tak naprawdę zwyczajny, standardowa. Tak. Ładne kolory, bo jest ładny taki biały, klasyczny i ciemnozielony w wersji Pro i to jest dosyć fajne. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikacje, właściwie nie bardzo jest o czym mówić. Oba, tak jak wspomniałem, Dimensity 6020, pamięć standardowa na dzisiaj, że jest 128, 256, 8 giga RAM-u w podstawce i 8 giga RAM-u również w wersji Pro. 50 megapikseli jako główny aparat i ładowanie, no w zależności od wersji znowu, albo 22 W, albo 40 W z ładowarką w zestawie. Tyle. Na razie tak, u nas niedostępne i prawdopodobnie w ogóle u nas na razie niedostępne. No na razie właśnie, bo chciałem się z Wami podzielić informacją. Moje bardzo dobrze poinformowane źródło związane z rynkiem telekomunikacyjnym w Polsce właśnie doniosło mi nie tak dawno, że Honor na pewno się pojawi w Polsce, bo musicie wiedzieć, że jest już w kilku krajach. Na razie się skupi tam, powiedzmy, też między innymi, jeżeli chodzi o nasz region, oczywiście tam bardziej na tej południu, tam jakaś Rumunia, Bałkany, coś takiego, ale idą do nas i na pewno będą, bo rozmawiają z sieciami operatorskimi i handlowymi. Zatem to już nie jest kwestia, czy Honor wróci, tylko kiedy wróci i tutaj jakby nie ma precyzyjnej informacji. Tyle, co Wam mogę powiedzieć, no to tak jakoś w okolicach, jak już się zrobi ciepło, w okolicach początku lata, może czerwiec, ale to jest takie troszeczkę palcem po wodzie, bo to dopiero się dzieje, to dopiero trwa, natomiast informacja jest no, stuprocentowo pewna, także tu akurat możecie mi wierzyć. Na pewno pamiętacie, ja przypomnę, że Honor był w Polsce, miał duże przedstawicielstwo, byli Chińczycy tutaj w Polsce również.
Także nie tylko jakaś agencja, ale również regularny PR, regularny oddział Honor miał w Polsce. Natomiast, no cóż, później różne perturbacje, zaczęło się od właśnie problemów z Amerykanami, później przyszła zaraza i rzeczywiście Honor się zmył, niestety dosyć szybko. Ostatnia, pamiętam, impreza, która była ich z bardzo fajnym zegarkiem, takim, który 2 tygodnie wytrzymywał bez ładowania i rzeczywiście wytrzymywał. Prosty zegarek, prosty smartwatch, ale rzeczywiście fajnie całkiem działał. No, zobaczmy, z czym wrócą do Polski, bo no powiedzmy tak, to co obserwujemy na przykład, nie wiem, na Zachodzie, czy właśnie teraz, no muszę się przyjrzeć, no właśnie chociażby co oferują na Bałkanach, ale tam, no we Francji, to ta oferta na przykład nie jest jakoś tam strasznie porażająca, tak, więc... Nie, ja podejrzewam, że do nas też tak wrócą troszeczkę pewnie na pół gwizdka, dlatego że no, na razie nie dzieje się dobrze na rynkach światowych nadal za bardzo. Co prawda niektórzy znajdują okazję i bardzo dobrze im idzie, ale to nie dotyczy niestety wszystkich. Powoli się jakby, powoli przestają być istotne problemy z dostawami. Natomiast te problemy nadal w różnych miejscach funkcjonują, w związku z tym może być różnie. No a jeżeli Honor rzeczywiście wraca, to to jest dosyć odważne posunięcie, szczególnie jeżeli wraca do Polski. Zobaczymy, jak to pójdzie. Co prawda, Honor nie ma się czego wstydzić w ofercie, ale zobaczymy. No. No tak. Natomiast ja jeszcze chciałem wspomnieć o dwóch rzeczach, co najmniej, które przynajmniej w katalogu się w tym tygodniu pojawiły, mianowicie Motorola Edge 40 i Motorola Edge 40 Pro. Szerzej może o smartfonach powiemy w momencie, kiedy one się pojawią oficjalnie, natomiast w tej chwili są nieoficjalnie, ale są. Specyfikacje w zasadzie są według mnie pewne. Macie rendery również producenckie, w związku z tym. Właściwie smartfony, Badaś też zresztą pisał chyba w newsach na ich temat. Tak. No Jak wyciekło widzę. Motoroli tradycyjnie, wszystko wyciekło, ale kurczę, no zapowiada się bardzo dobrze. Może Po powiedzmy nie OLEDowe wyciągam wszystkiego wyświetlacze powiedzieć, będą, ale będzie nieźle fajnie. fotograficznie, co najmniej jeżeli chodzi o wersję Ten Pro, droższy ale w model. podstawce też 50 megapikseli ma być, także też nie będzie najgorzej. Tak, no. Ładowanie 68-watowe, z tego co pamiętam, widziałem, i 125-watowe w wersji Pro również, także o rany, bezprzewodowe ładowanie ma być również. Ładowarki w zestawie. Tak. Ale to akurat u Motorola jest normalne. Pokrowce podejrzewam, jak znam Motorola, też będą. Znaczy, Motorola miała omsknięcie jedno rzeczywiście, chyba co najmniej bez ładowarki, nie pamiętam czy więcej. Ach, no to przecież w ogóle Motorola to wymyśliła, słuchajcie, żeby nie dawać ładowarek, ale to było tak dawno temu, że wszyscy o tym zapomnieli i może dla Motorola lepiej, bo generalnie to jest marka, którą w zasadzie, kogo bym nie spytał, to wszyscy w jakiś sposób lubią, mają jakiś sentyment do Motoroli, ale brak ładowarek to, moi drodzy, właśnie Motoroli zawdzięczamy, natomiast to jeszcze było przed Lenovo, bo wiadomo, teraz Motorola jest związana z Lenovo, ale wcześniej nie była. To jeszcze było w czasach chyba Google'owych, o ile mnie pamięć nie zawodzi. W każdym razie wieki temu. Natomiast Motorola od tego odeszła, bo słusznie zauważyli, że to nonsens. Natomiast trend podchwycili jabłeczni, a za nimi pozostali. No. Nie chce mi No. się o tym gadać, bo to jest taka bzdura, a już najbardziej mi irytuje to, że jest do tego dorabiana ideologia ekologiczna. Kupa, to nie ma nic wspólnego z ekologią. Kurczę, mnie to po To tak prostu podobnie brzydzi. jak elektryczne samochody nie mają nic wspólnego z ekologią. No tak, jedno i drugie mnie brzydzi. No. Ale wróćmy jeszcze do Motoroli. Te modele, to żadna tajemnica. 4 kwietnia poznamy pierwszy z nich, a drugi 4 maja chyba. W każdym razie nie będą prezentowane razem, będą prezentowane osobno. Mogę Wam powiedzieć, że zapowiada się to naprawdę dobrze i zaprosić Was na 4, bo będzie u nas premierowy materiał na temat jednego z tych telefonów. To Wam mogę powiedzieć, ale na razie tyle. No i żeby było zabawniej, 4 też jeszcze będzie nowy OnePlus. Będzie Nord CE3 Lite, a dzisiaj właśnie zauważyłem, że indyjski oddział OnePlusa już podał praktycznie całą specyfikację tego telefonu.
I zastanawiam się, czy mam ją was zanudzać, czy poczekamy na premierę, ale może poczekamy na premierę, jak Znaczy, ktoś. jak jesteście zainteresowani, można oczywiście zajrzeć do katalogu, bo OnePlus, ten CC3 Lite jest w katalogu od, nie wiem, 28 chyba wrzucałem. No tak, bo oni jakoś tak może to podali, ja po prostu się jorgnąłem troszeczkę później, że zaktualizowali tą witrynkę i dodali sporo informacji. To nie będzie telefon z najwyższej półki, no bo wiadomo, że Nord to już jest powiedzmy ten segment średni, do tego to jest CE, a do tego jeszcze Lite, więc będzie to w miarę przyzwoite urządzonko w bardzo fajnym kolorze takim. O Matko Bosko, kochana, co to za kolor? Tak patrzę na To to. seledynowy, tylko jaskrawy seledynowy. Taki, kurczę, nie umiem tego koloru nazwać. Zobaczcie sobie. Ja no Dyskusja mówię facetów o seledyn, kolorach. tylko taki dosyć ostry seledyn. No sympatyczny kolorek. Dali mu 108 megapikseli. No No. to można powiedzieć, bo to jest rzeczywiście w jakiś sposób wyjątkowe, chociaż. Mówię, no reszta też jest taka, no dobra, nie znamy ceny i to nie ma co, ale jak dobrze go wycenią, to to może mieć sens, bo nie każdy potrzebuje drugiego flagowca, nie? A jeszcze 3 kwietnia szykuje nam się premiera, będzie nowy Realme GT Neo 5 SE i myślę, że o nim też wam powiemy, jak będzie premiera, bo póki co to w tym telefonie z tego, co producent podał, to ja nic takiego porywającego poza 100-watowym ładowaniem nie znalazłem. No i pewnie jak znam Realme, ten telefon do nas nie dotrze, bo u nas Realme troszeczkę tak, nie wiem, mam wrażenie, podaje tyły. W każdym razie, no będzie premiera, to będzie o czym gadać. W Ja miarę Was nas. jeszcze chciałem namówić, żebyście zajrzeli na kartę telefonu Tecno Spark 10 5G. Nie po to, żeby zobaczyć, jaki to jest cudne osiągnięcie techniki, tylko żeby zobaczyć, jak ładnie można obudowę wykonać. Jak ładnie można obudowę zaprojektować i wrzucić i sprzedawać smartfony za pomocą wyglądu obudowy. No, Tam i robią dobrze. cały design jest w ogóle dosyć ciekawy, bo te aparaty tylne fotograficzne, które są nic nie warte, ale są, wyglądają bardzo ciekawie. Wyglądają jakby były 2 razy lepsze co najmniej, co i tak niewiele by robiło, ale nadal. Natomiast sam smartfon będzie się sprzedawał wyglądem. To są po prostu bardzo ładnie zrobione obudowy. Tak, zresztą Tekno potrafi zrobić. Wiecie co? Jak ktoś jeszcze nie widział, sobie poszukajcie u nas na kanale, może też w linkach się pojawi mój materiał ze stoiska Tekno na targach MWC. Tam pokazuję kilka innych ich telefonów, już takich wcześniej znanych modeli, z troszeczkę wyższej półki i oczywiście z lepszymi specyfikacjami. Popatrzcie sobie, jak one wyglądają. Kurczę, no faktycznie to, co Jacek powiedział, oni sprzedają telefony za pomocą designu. Robią No to i to jest pomysł. oryginalnie. Tak, i robią to oryginalnie, bo same telefony to są takie, no, tanioszki, tak? No bo wiadomo, Tekno to póki co Indie i tak dalej, więc tam raczej trzeba sprzedawać urządzenia stosunkowo niedrogie, natomiast wyglądające całkiem fajnie. No i to jest też marka, która jest wymieniana na giełdzie jako kandydat do wejścia na polski rynek i to też z takich nie stuprocentowo pewnych, ale takich, no, że coś będą robić na bank. Tylko pytanie co? Także tak, no może być niebawem u nas i może zastąpi którąś z marek chińskich, bo no takie dziwne. Fajne jest to, że komuś się chce, bo zazwyczaj producenci chwalą się tym designem przy droższych modelach, że o, tutaj tyle lat, a tyle warstw, tutaj jakiś żółcik, tutaj coś. I rzeczywiście zdarzają się bardzo ładne. Natomiast Tecno robi to w przypadku modeli tanich i one rzeczywiście wyglądają jakby powinny być 2 razy droższe, tak? Po prostu produkt dobrze wyglądający, nie Słuszne. trzaskąca do tego ładny, po prostu się lepiej sprzedaje. Tak to już Dokładnie. jest. Dokładnie. I to jest bardzo, bardzo fajne podejście, bo nawet jak te telefony są zrobione z tanich materiałów, to wyglądają nieźle. Chociaż no to też sobie musicie zajrzeć do tego mojego filmiku. Czasem już jadą w odpust, moim zdaniem, trochę za mocno, ale nadal to jest jakieś, to jest oryginalne, to się rzuca w oczy. Nie jest to tak nijakie jak większość stylizacji Ale ja smartfonów. wspomniałem o tym Sparku 10, dlatego on jest wyjątkowo ładny, przynajmniej na renderach. Diabli wiedzą, jak on wygląda w rzeczywistości, natomiast na renderach wygląda rzeczywiście bardzo ładnie. Wiesz, widziałem te telefony na żywo, żaden mi się w ręku nie rozleciał.
Więc już jest dobrze. Wspominam o tym rozleceniu się, bo nieraz nam się z Jackiem zdarzał, jakbyśmy na targach macaliśmy telefony, że nam się telefon chiński w ręku rozpadał. Serio. Natomiast ja podkreślam przez cały czas, słuchajcie, za każdym razem chyba jako tak to mówimy, że my nie reklamujemy tej marki, my nie polecamy tych smartfonów. Jeżeli odpowiadają wam specyfikacje, wygląd i tak dalej, kupujcie albo nie kupujcie, jak chcecie. Nie, no. Natomiast my mówimy po prostu o pewnym zjawisku rynkowym, tak, którym jest ładny design obudów i to jest w zasadzie tyle. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, to pozostawiamy w waszej ocenie. Sami potraficie technologicznie różne rzeczy oceniać, w związku z tym polecamy waszej uwadze. Czytanie specyfikacji, oglądanie całości. Pamiętanie, że ładny wygląd to nie jest wszystko w smartfonie. No, ale dużo. Nie reklamujemy, tylko informujemy was po to, żebyście wiedzieli i po to, żebyście wiedzieli, że na przykład marka, o której nic nie będziecie wiedzieć, jak wkroczy do Polski, no istnieje i coś robi i po to właśnie mówimy wam o takich markach, których nawet u nas nie ma, że nigdy nie wiecie, kiedy ta marka na przykład się pojawi w Polsce i co to jest w ogóle. No już będziecie wiedzieli, co to jest, jak będzie i taka nasza rola jest między innymi. Chyba się powolutku będziemy żegnali, chyba że jeszcze coś masz. Nie, wiecie co, no jest sporo takich zapowiedzi w tym tygodniu minionym, ale to tak jak powiedziałem, kurczę, no będziemy wam o tym sukcesywnie opowiadać, bo i nowe Redmi się szykują i tak patrzę, co jeszcze, no Rockfon nowy będzie, gdzie już są nawet zdjęcia tego telefonu z certyfikacji, sobie też zajrzyjcie, mnóstwo ploteczek, zapraszamy z Maćkiem do aktualności, czytajcie tam te nasze informacje, może coś ciekawego dla siebie znajdziecie. Przyszły tydzień będzie bujny, to też możemy od razu zapowiedzieć, bo sporo premier się szykuje na przyszły tydzień. Świetnie, że wam życzymy mało męczliwego, żeby to majtanie pogodą w tej wewte się kończyło, temperatur minusowych w nocy do plus dwustopniowych w ciągu dnia, bo to nic przyjemnego, można się przeziębić. Miłego weekendu. Tym, którzy wypoczywają, tym, którzy nie wypoczywają również. No i cóż, zapraszamy was za tydzień w takim razie. I dzięki, że wpadliście oczywiście. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.